czas na posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy złożyli pytania. Są to pani profesor Józefa Hrynkiewicz, pani poseł Elżbieta Rafalska, pan poseł Stanisław Szwed, pan poseł Waldemar Andzel, pani poseł Jadwiga Wiśniewska i pani poseł Beata Mazurek, a pytanie postawili w sprawie problemów związanych z dożywianiem dzieci, możliwością nieobjęcia części dzieci żywieniem w związku z koniecznością podejmowania przez gminy uchwał o podwyższeniu kryterium dochodowego do wysokości 150%. Pytanie kierowane jest do ministra pracy i polityki społecznej, w imieniu którego odpowiadać będzie pani minister Seredyn. A teraz już pytanie. Jako pierwsza zadawać będzie pani profesor Józefa Hrynkiewicz. Bardzo proszę. Pani profesor, o właśnie, tak. Panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo. W dniu 10 grudnia 2013 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu finansowego gmin w zakresie dożywiania pomoc państwa na lata 2014-2020. Uchwała ta ogłoszona została w monitorze 17 grudnia 2013 roku. Poprzednio pomoc w dożywianiu udzielano na podstawie ustawy z 29 grudnia 2005 roku. Obecnie trzeba, żeby skorzystać z tych środków, trzeba po prostu, aby gmina przyjęła odpowiednio, opracowała program i przyjęła odpowiednią uchwałę. Moje pytanie, które chcę tutaj zadać, dlaczego nie przedłużono działania ustawy o ustanowieniu wieloletniego programu dożywiania do roku 2020 i dlaczego uchwałę przyjęto dopiero 10 grudnia, co spowodowało poważne ograniczenie dostępności posiłków od początku 2014 roku. Dziękuję bardzo. Aha, w tej części, dobrze. Myślałem, że w tej drugiej, w pytaniu dodatkowym, ale bardzo proszę. Pani poseł Beata Mazurek. Panie marszałku, panie minister, w lokalnej prasie napisano, w chełmskiej lokalnej prasie, iż w styczniu w szkołach w Żmudzi nie były wydawane obiady. Urzędnicy tłumaczą to opieszałością polityków, którzy zbyt późno przyjęli ustawę o dożywianiu, a to nie politycy, tylko rząd i nie ustawa, a uchwała, którą rząd przyjął tak późno. Płacą za to dzieci i to te najbardziej potrzebujące. W takiej sytuacji są gminy, gdzie nie ma stołówek, a obiady dostarcza firma cateringowa. Mam pytanie, czy państwo posiadają informacje, jak wyglądało dożywianie dzieci w styczniu? I czy wojewoda, w tym wypadku wojewoda lubelska, zgłaszała problemy dotyczące gminy Żmudź? Wiem, że teraz dalej jest problem z rozstrzygnięciem przetargu. Czy państwo jako rząd zamierzacie wspomagać dzieci, chociażby te w Żmudzi, aby te obiady jak najszybciej dostały i mogły jeść? Dotyczy to wielu gmin, nie tylko Żmudź, ale Żmudź podaję jako przykład, bo ten problem dotyczy wielu gmin w całej Polsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo i teraz już pani minister. Pani minister Elżbieta Seredyn, bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowni państwo posłowie. Rzeczywiście 10 grudnia Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie rządowego programu pomocy państwa w zakresie dożywiania. I pozwolę sobie przypomnieć tylko, że ten program jest programem, który wspiera gminy w realizacji zadań o charakterze obowiązkowym. Zadań, które wynikają z artykułu 17 ustawy o pomocy społecznej. Uczestnictwo gmin w tym programie jest dobrowolne. Gmina tak naprawdę nie musi korzystać ze środków z budżetu państwa pod warunkiem, że będzie realizowała zadania o charakterze obowiązkowym ze środków własnych. W związku z tym program zakłada wsparcie finansowe przez rząd z budżetu państwa gmin w realizacji zadania własnego, właśnie z artykułu 17, i wszelkie działania gmin w zakresie realizacji wyżej wymienionych zadań oparte są o obowiązujące przepisy z ustawy o pomocy społecznej. Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z budżetu państwa w ramach rządowego programu jest zagwarantowanie środków własnych minimum 40%. Gmina może uzgodnić z wojewodą, że tych środków będzie miała, środków własnych będzie mniej, pod warunkiem, że wojewoda wyrazi na to zgodę
Oczywiście pieniądze przekazywane są po podpisaniu stosownej umowy między samorządem gminnym a wojewodą. Ze środków tych, które idą za programem rządowym, gminy mogą udzielać wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie oczywiście o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w artykule 8 ustawy. W tym są to dzieci, które pobierają nauki w szkole podstawowej, dzieci, które uczą się w szkole gimnazjalnej, ale także osoby starsze, niepełnosprawne. Jeżeli gmina nie podejmie uchwały, może otrzymywać dotacje na realizację zadań o charakterze obowiązkowym, oczywiście do kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w 100% wartości. Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji, tak jak powiedziałam, jest podpisanie umowy. Dodatkowo program przewiduje również wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy wtedy, kiedy uczeń, będąc w szkole, zgłosi potrzebę czy chęć zjedzenia posiłku. I wtedy odpowiednio dyrektor szkoły czy przedszkola poinformuje ośrodek pomocy społecznej o takiej konieczności i dziecko bez względu na to, czy rodzina jest objęta pomocą społeczną, czy też nie, taki posiłek może otrzymać. Oczywiście w tym zakresie też są pewne ramy i takich uczniów jest 20% w stosunku do tego, co było w poprzednim miesiącu. Warunkiem przyznania pomocy bez decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego jest oczywiście uprzednie przyjęcie przez Radę Gminy uchwały o tak zwanym programie osłonowym. I teraz pytania. Stan prawny obowiązujący na dzień dzisiejszy jest taki, że w naszym kraju obowiązuje rządowy program uchwalony uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia. Nie obowiązuje ustawa, która obowiązywała do 31 grudnia 2013 roku. Tak jak już Państwu powiedziałam, większość gmin w naszym kraju podjęła stosowne uchwały, rady gmin podjęły stosowne uchwały po to, żeby dożywiać, mając na uwadze 150% kryterium uprawniających z pomocy społecznej. Ile tych gmin jest, Państwo pytacie dodatkowo. Otóż prowadzimy raz w tygodniu regularne badanie poprzez oczywiście wojewodów po to, żeby monitorować tę sytuację, jaka rzeczywiście funkcjonuje w naszym kraju. 31 stycznia ostatnie badanie wykazało, że spośród gmin, a mamy w kraju 2496, 80% podjęło takie uchwały i dożywiają do 150% kryteriów. I mogę Państwu powiedzieć, że z tego 792 gminy to były w oparciu o artykuł 8, 741 gmin w oparciu o artykuł 96, 875 przyjęło formę specjalnego zasiłku celowego, 167 gmin przyjęło formę pomocy rzeczowej pod warunkiem zwrotu. 11 gmin zdeklarowało rezygnację z przystąpienia do programu. Wiemy też i z tego badania wynika, że do końca lutego większość gmin podejmie uchwały po to, żeby dodatkowo wspierać swoich obywateli do 150% możliwego kryterium. Takie badanie będziemy prowadzić jutro. Informacje z jutrzejszego dnia będę miała w poniedziałek. Jestem Państwu w stanie w formie pisemnej przekazać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani marszałku, Mazurek. Sprostowanie jeszcze, pani minister, dwa słowa na temat Żmudzi, gdyby pani była uprzejma. To może zróbmy tak, że teraz pytanie dodatkowe pani poseł Elżbieta Rafalska, później ponownie pani minister Elżbieta Seredyn. Prosiłbym, żeby pani minister zechciała w odpowiedzi uwzględnić również to, o co dopytywała teraz pani poseł Mazurek. Pani minister, nasze pytanie dotyczyło zupełnie odmiennej kwestii. Dlaczego państwo dokument nie zepsuliście,
dotychczasowy, sprawnie działający, dobrze wykonywany przez samorządy na podstawie ustawy o wieloletnim programie dożywiania, program żywienia dzieci w polskich szkołach, w przedszkolach i dożywiania osób starszych. Od 1 stycznia w całej Polsce zrobił się straszny bałagan. Część dzieci była nieobjęta dożywianiem w związku z tym, że gminy nie zdążyły podjąć uchwał, które pozwalały podnosić kryterium dochodowe. Pragnę pani przypomnieć, że część decyzji, która była wydana do końca roku szkolnego, musiała zostać uchylona, ponieważ w tamtych decyzjach podstawą była ustawa, a w tej chwili jest uchwała, która nie może być, nie jest aktem normatywnym i nie może być zawarta w decyzji administracyjnej. W związku z tym samorządy, pracownicy socjalni muszą przeprowadzać wywiady środowiskowe. Dlaczego państwo to zepsuliście? Ile w takim razie uchylono decyzji? Ile dzieci przestało być dożywianych z powodu tego bałaganu? Ile gmin nie dostanie zrefundowanego programu do wysokości 150%? Bo zgodnie z ustawą o pomocy społecznej mogą to realizować do wysokości 100%. Czy państwo szukaliście oszczędności w tym programie? Naprawdę zepsuliście program, co do którego była polityczna zgoda, finansowa zgoda, bo środki w budżecie na poziomie 550 milionów złotych są zagwarantowane. Dziękuję. Ponownie pani minister Seredyn. Dziękuję panie marszałku. Wysoka Izbo, pozwolę sobie tylko przypomnieć, że ustawa obowiązywała, o której państwo mówicie, obowiązywała do 31 grudnia 2013 roku. Rada Ministrów podjęła decyzję o uchwaleniu rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Szanowni państwo, taki stan rzeczy obowiązuje w dniu dzisiejszym. Wartość merytoryczna tej uchwały i programu pozostała absolutnie na takim samym poziomie, jak traktowała to ustawa. Środki, które zostały zabezpieczone na realizację zadań, które wspierają gminy w zakresie realizacji ustawowych obowiązków, to 550 milionów rocznie. Szanowni państwo, odpowiadając na pytanie pani poseł Mazurek, jeśli chodzi o informację z województwa lubelskiego, przyznam szczerze, że nie mam takiej wiedzy. Ustalimy te wszystkie kwestie i odpowiemy pisemnie. Dokładnie tak samo zwracam się do pani poseł Rafalskiej. Jeśli pani pozwoli, na wszystkie szczegółowe pytania udzielimy odpowiedzi pisemnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu posłom, którzy zadawali pytanie. Dziękuję. Pani profesor, no w zasadzie nie ma takiej możliwości regulaminowej, ale na drodze jakiegoś szczególnego wyjątku. Panie marszałku, podnosimy temat niezwykle ważny, temat głodnych dzieci po prostu i oczekujemy rzeczowej odpowiedzi od rządu. Pani minister przychodzi nieprzygotowana. Nie ma nic w tej sprawie do powiedzenia. To jest wybitne lekceważenie Wysokiej Izby. Dlatego dziękuję panu marszałkowi, że pan pozwolił mi powiedzieć te słowa. Dziękuję. Dziękuję pani profesor, ale ja myślę, że gdy idzie odpowiedź, sprawa nie jest zamknięta, bo pani minister sama zaproponowała, nie czekając na prośby państwa, że udzieli odpowiedzi jeszcze bardziej szczegółowej właśnie na piśmie. Dobrze? Czyli taka umowa. Nie, szanowna pani poseł, i tak już tutaj wykroczyłem ponad wszelkie możliwości regulacji. Ja też, tak jak pani, błagam. Dobrze? Czyli marszałku, skończmy. Ale w Żmudzi dzieci nie jedzą. Ja zanim dostanę odpowiedź na piśmie, chciałabym, żeby pani minister się tym zainteresowała. Tylko tyle. Ale nikt nie kwestionuje tego, co było zawartością państwa pytania. Szanowne panie posłanki, skończmy, bo okazuje się, że pozwoliłem na lekkie wykroczenie regulaminu, a robi się z tego wykroczenie zbyt spore. Dziękuję bardzo.